No witajcie kochani, powtórka Słowa Bożego numer 3, bo tamtego nie było słychać ponoć przez wiatr. Powtórkę robimy w zamku w Gniedzicy, ponieważ jestem na wakacjach, także specjalnie dla Was nagrywam po raz drugi Słowo Boże numer 3. Wraz z kochaną córeczką, która jest z nami na wakacjach. Dziś o prawach boskich odrobinę powiedzieć chcę. Ten dział dość długi będzie, lecz to maciupinka część wiedzy, którą wam dam. Kropla w morzu wiedzy, którą możecie mieć. O wielu rzeczach powiedzieć wam chcę. O marzeniach, o próbach, jakie przechodzicie. O rzeczach, które bardzo ważne są, ale nie zwracacie na nich uwagi. Więc pozwólcie, dzieci me, że pomalutku temat zacznę. Zacznę łagodnie i swobodnie. O tym, jak żyć i swobodnym być. Trzeba by było najpierw zmienić wasz tok myślenia. Ale zanim zacznę, pragnę przypomnieć wam, że nikogo nie zmuszam. Nikomu nie każę. Jeśli chcesz wysłuchać rad mych, słuchaj dalej. Uprzedzę wiele z tego, co tutaj usłyszycie. Zupełnie odmienne jest niż to, co wmawiano wam od początku waszych dni. Więc zanim zacznę czytać słowa me, zastanów się, czy chcesz zmienić życie swe. Jeśli tak, to przedstawię ci mój świat, zamysł mój. To jak ja bardzo kocham was. Ile rzeczy stworzyłem i zrobiłem dla was. Coś mi uciekło. A jest. Abyście w szczęściu żyli, docenili świat, spełnili swe marzenia i na końcu poczuli uczucie spełnienia. Oto słowo me. Tak naprawdę stworzyłem cały ten świat dla was, dzieci me. Dla miłości i radości, dla światła, dla spełnienia i zrozumienia. Tymi uczuciami żywię się. To napawa serce. Postaram się ubrać to w słowa tak, by każdy zrozumiał. Ponieważ wiedzy, którą ja posiadam, nie da spisać się przez miliony lat. Więc delikatny zarys przedstawiam. Wiele z tego nie zrozumiecie, ale nie myślcie o tym za wiele, słuchając słów tych. Niech serce prowadzi cię. A więc zaczynamy. Od ziemi zaczniemy. Ta planeta jest wspaniała. Ludzka rasa doskonała. Tyle możliwości macie, ale ciągle ich nie dostrzegacie. Zamiast rozwijać się, utknęliście na pewnym etapie. Zatrzymaliście się. Głód, wojny, żądza pieniądza, władza, zachłanność stoczyły ten świat. Teraz powiem wam, co zrobić macie. Rada. I jak wyglądać świat powinien już od lat. Pamiętajcie, że wszyscy jesteście dziećmi mymi. Wielu rodzi się z darami i różnymi talentami. Tylko wmówiono wam, że jesteście słabi, nic nie warci. W oczach mych każdy jest wiele wart. Tylko właściwą drogę znaleźć musi. Drogę do mnie. A ja was z tego uwolnię. Ja nie chcę wcale mówić źle, ale jakoś w słowa ubrać to chcę. Więc zacznę tak, że wiele na tej planecie zdarzyło się. Całe cywilizacje ginęły z rąk zła. Zatracały się. To są dawne dzieje. Wiele książek na ten temat powstało. Pozostałości po niektórych cywilizacjach nadal jeszcze są. Nie o tym teraz mówić chcę, bo wielu z was nie jest gotowych na te słowa. Powiem tylko, że już dawno w waszym DNA zakodowano strach. Zło pomalutku wdrażało swój plan z pokolenia na pokolenie. Tutaj podkreślę, że wolną wolę dałem każdemu i to od was zależy, czy ku dobru idziecie, czy ku złu. Ci, co w dawnych dziejach się wykazali, moją pomoc zawsze otrzymali. Reszta ludzkości pogrążała się. Więc te wszystkie wojny, terror,
zakodowały w ludzkich sercach strach, bezsilność, przyzwyczajenie do złego. Wielu myśli, że tak musi być, że nie mogą zmienić nic, coraz bardziej od dobra odsuwając się. Aż do ostatecznego punktu doszliście, gdzie już dalej nie będzie nic. Teraz jest czas przebudzenia i wyzwolenia. Świadomość schodzi już do wielu z was. Tych, co zrozumieli, tych, co otworzyli serca swe, tych, co Bogu powierzyli się. Tutaj o Kościele wspomnę. Powiem delikatnie, aby nie zniechęcić żadnego z was. Więc zacznijmy od tego, że w Kościele różnych nacji zrobiono ze mnie, czyli z Boga, tak? To są jego słowa. Boga mściwego, Boga karającego dzieci swe, Boga plagi zsyłającego, Boga bez serca. To wszystko bzdura nad bzdurami jest. Ja nigdy nie skrzywdziłem żadnego z was. Kocham was. Ja nigdy żadnych plag nie zesłałem. Ja nigdy nikogo nie ukarałem. Waszego szczęścia pragnę. Przebudzenia nadszedł czas. Wielu już głosi słowa me. Do tych, co czynią źle, powiedzieć chcę, że wspaniały boski mechanizm stworzyłem, gdzie po śmierci osądzasz siebie sam. W czystej postaci patrzysz na powłoki swe i stwierdzasz, co robiłeś źle, a co dobrze. Każdy dobry uczynek znaczenie ma. Taka jest prawidłowa droga do mnie. Wmówiono wam, że jakaś spowiedź jest, odpuszczenie grzechów. No zastanówcie się, dzieci me. Jeden przykład dam. Powiedzmy, że macie dzieci. Nimi opiekujecie się. Chcecie przecież dla nich dobrze. Ale wielu krzyczy, bije i psychicznie znęca się. Ciągłe zakazy i nakazy. Dziecku przecież trzeba tłumaczyć. Pokazać miłość. Ono bierze przykład z was. Więc jak krzyczycie, bijecie, znęcacie się, zakazujecie i nakazujecie, to jaki przykład dajecie? Potem takiemu dziecku trudno na właściwą drogę wejść. Wtedy się spowiadacie, 3 zdrowiaszki odmawiacie i się z grzechów oczyszczacie? A dziecko na całe życie skrzywdzone jest. Uważacie, że to sprawiedliwe jest? Ja rozumiem. Jak dziecko robi źle, to doradzicie. Czasem i mu odmówicie. Czasem na coś nie pozwolicie. To zrozumiałe jest. Tylko czysta intencja ważna jest. Dziecko przecież poznawiać świat chce. Na błędach uczy się. Niczego nie nauczy się, jak wszystkiego mu zakażecie. Wnet to sami zrozumiecie. Powtarzam, tylko miłością można zmienić ten świat. Zawsze zacznij zmieniać od siebie. Nie patrz, że inni robią źle. Ważne, że ty robisz dobrze. Wmówiono wam wiele kłamstw. Nie widzicie lub widzieć nie chcecie tych oczywistych kłamstw. Sami też non-stop kłamiecie. Opamiętajcie się. Z każdym kłamstwem oddalacie się ode mnie. Zagłuszacie mnie. Przecież myśli i słowa ogromne znaczenie mają. Jeśli myślisz dobrze, to zmieniasz świat. Cudownymi myślami i czynami szlak do mnie usłany jest. Jeśli myślisz nawet o kimś złym dobrze, życzysz mu jak najlepiej, to on pomalutku zmienia się na lepsze. A z nim i ty. Jeśli życzysz komuś źle, to ranisz go. Życie nie układa mu się, ale najbardziej ranisz się. Uczucia i słowa przecież energią są. Energią taką, co płynie w każdym z was. Z każdego słowa, z każdej myśli, z każdego uczucia, z wszystkiego, co stworzyłem. Więc reasumując,
Co dajesz, to dostajesz. Wysyłasz miłość, to miłość wraca i cię nagradza. Wysyłasz nienawiść, to ona wraca i twoje życie w chaos obraca. Życzysz wszystkim dobrze, to twoje życie będzie dobre i wspaniałe. Pamiętajcie, że przede mną nic nie ukryjecie. Każdy z was swoich lekcji ma czas. Przez całe życie każdy z was zrozumieć może wiele. Z lekcji tych, z prób tych, chodzi o to, by zrozumieć. Na przykład, jeśli ktoś robi źle, wyzywa cię lub obraża, to nie rób tak samo. Zrozum, ze skrzywdzonym był i będzie się mścił na wszystkich za to, co mu zrobili. Bo on może nigdy nie kochał, może go nigdy też nie kochano. Więc mówię ci, pokochaj go, wyślij mu miłość i światło. Nie rób tak samo, wykonaj ten pierwszy krok. Wytłumacz mu, jeśli nie dotrze, trudno, odejdź. Wyślij światło i miłość, on zapamięta słowa twe. Po jakimś czasie zrozumie, że robił źle. Gdy coraz więcej ludzi tak robić będzie, świat zmieni się raz, dwa. Lecz to niełatwa sprawa, bo zło przez długi czas kodowywało wiele rzeczy w was. Nawet bajki dla dzieci są okropne. Nie ma w nich miłości, cierpliwości, przyjaźni, współpracy. Tego właśnie dziecko powinno uczyć się od najmłodszych lat. Teraz w bajkach przemoc jest. Tego dzieci uczą się. Trzeba czytać właściwe książki. Uczyć je marzyć. A każde dziecko dobrze wie, że marzenia spełniają się. Tylko powoli, z wiekiem zatracają marzenia swe. System sprawił, że zaczynają wątpić w nie. Zaczynają wątpić same w siebie. Widzą, co dzieje się, jak świat wygląda. Mało kto wspiera dzieci swe, ciągle mówiąc, że wszystko robią źle. Odcinają się od świata duchowego, jakże naturalnego. Teraz do kościoła powróćmy. Następne kłamstwo ujawnimy. Skoro wszystko stworzyłem doskonałe, wszechświat doskonały jest. Ziemia też doskonała jest. Człowiek też doskonały jest. Teraz pytam ja. Dlaczego człowiek po mnie poprawia? Dlaczego święci ziemię, która tak święta jest? Dlaczego człowiek po mnie poprawia? Przepraszam, pomyłeczka. Dlaczego chrzcicie dzieci me? Dlaczego za wszystko każą sobie płacić? Skoro ja stworzyłem wszystko za darmo. Dałem życie wam za darmo. To obłuda jest. Nie dajcie się już więcej zwieść. Tam rytuały są tak daleko. Tam odwrócić uwagę od tego, co dobre i poprawne. Dzieci chrzczą święconą wodą, ale ta woda ludzką ręką święcona jest. Tak jak i to dziecko. Więc pytam ja, jakie to znaczenie ma? Owszem, jedno znaczenie ma. Tutaj głęboka prawda ukryta jest. Prawda jest taka, że Kościół na kłamstwie i mordzie zbudowany jest. Przemocą i siłą zmienili świat. Mordowali i ludziom wmawiali, że mordują w moje imię. O tym mordzie można mówić wiele. Lecz o tym teraz mówić nie chcę. Ja do was słuchających dotrzeć chcę, dzieci me. Pisma Święte potworzyli, ciągle cytują je, wersy studiują, apogryfy zapamiętując. Tam prawdy nie ma prawie nic, nawet o Jezusie wszystko pozmieniali. Przed Nim i po Nim było jeszcze wielu, o których wcale nie wspomnieli, a nawet wszystkie księgi o nich usunęli, bo bali się, że przyjdzie dzień wyzwolenia. Chcieli zamydlić oczy wam. Odsunąć od prawdy. Oni do was dotrzeć nie mieli jak, ale dziś możliwości jest wiele.
Słowa szybko okrążają cały świat. W kościele modlicie się, lecz do kogo? Do kapłanów? Do Jezusa na krzyżu? Przecież On wcale tam nie umarł. To znak niewoli jest. Znak słabości ludzkiej. Znak, który wmawia wam, że jesteście słabi. Do mnie bezpośrednio mówcie. Jezus, gdy po ziemi chodził, mówił, że każdy Boga w sercu ma. Wypaczono słowa Jego. Przemieniono je. Wiele wymazano. Wiele też dodano. Kościoły pobudowali ci, co dorobić się chcieli na Jego krwi. Pisma Święte popisali. Ludzkość torturowali. Aby chodzić do kościoła zmuszali. Miliony istnień pomordowali. Majątki im pozabierali. Wszystkie informacje o tych zbrodniach poukrywali. Lecz zostawmy przeszłość. Wróćmy do tu i teraz. Teraz cała prawda o kościele wyjdzie na jaw. Kościelnych kłamstw wiele jest. Lecz po co o tym aż tyle mówić mam? Na was, dzieci me, skupić się chcę. Ja wiem, że wielu z was już od lat czuje, że coś z tym światem jest nie tak. Szukacie drogi do mnie. Wiem, że każdy, kto czyta słowa te, zmienia się. Bo czuję w sercu swym, czuję dreszcz, a ten dreszcz to ja, wasz tata. Dziękuję, kochani.